Siema, z tej strony Bartek, a to kolejny odcinek oczywiście z gry Short Life. Czyli proszę Państwa, kolejne zmagania z morderczymi mapkami, które usiłują nas zabić za wszelką cenę ciąg dalszy. I w dzisiejszym odcineczku przyjdziemy sobie od 3 do 4 mapek, zależy ogólnie ile czasu one nam zajmą. Więc w takim razie nie przedłużając, zaczynamy sobie level 9. Oczywiście także na starcie pragnę Wam przypomnieć, że jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie tradycyjnie łapkę w górę, komentarze właśnie pod filmem oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subskrybujcie na bieżąco z materiałami. A my w tym momencie zmagamy się, proszę Państwa, z pierwszą pułapką. Jest to taka pułapka, można powiedzieć, że dwuwarstwowa. A mianowicie mamy minę oraz taki jakby blok, który usilnie próbuje nas zmiażdżyć, tak? Ale myślę, że chyba bez zbędnego gadania powinno nam się to udać jakoś wykonać, więc myk. Udało się, nie jest źle. Dobra, zganiamy sobie w takim razie, proszę Państwa, pierwszą gwiazdkę z tej oto mapki. I lecimy dalej. Ała! Okej, mamy krzesełko, aczkolwiek... Dobra, już wiem, o co chyba z tym krzesełkiem chodzi. Bo patrzcie, gdyby nie to krzesełeczko, to byśmy się po prostu stali chodzącym jeżozwierzem, tak? Ale udało nam się ogólnie przejść pułapki ze strzałkami. No dobra, w takim razie naszą kolejną pułapką jest coś na zasadzie, nie wiem w sumie to jest, ale mniejsza z tym. Po prostu musimy sobie to, proszę Państwa, jakoś przejść. Dobra, udało się. Na razie ogólnie to nie stanowi żadnego problemu, jeżeli chodzi o przeszkody na tej mapce. Zobaczymy, jak będzie to potem. Właśnie wyglądało. Ale na razie sobie idziemy jakby nigdy nic. Nic nam po prostu nie zagraża. Okej. Okay. Cyk. Ła! No dobra, stawaj kolego, stawaj ty mój wysportowany człowieku, który jeszcze przeżyje prawdopodobnie nieraz takie mordercze rzeczy. O Jezus, lawina! What the fuck ta lawina? Dobra, nowa pułapka nam się tutaj, proszę Państwa, uaktywniła. Nice. Okej, okay, teraz mamy w takim razie mordercze ogólnie supy, które nam się bez problemu udało przejść. Okej. Okay. Wow, co to jest? To jest maczuga zapomnienia normalnie, jak z Władcy Much. Kto ogląda, łapka w górę normalnie. O, dobra, meta. W takim razie pierwsza mapka nie okazała się wcale taka trudna. Zobaczymy, jak będzie z mapką kolejną, więc kontynuuj. Mapka numer 10. Okej. Okay. Mamy coś na zasadzie takich małych pił, które są bardzo niebezpieczne, bo są... O Jezus! No, udało nam się, udało nam się. To nie były takie niebezpieczne. Dobra, mamy wiatraczek. Wow! Co to jest? Halo, czy to... O kurczę, halo, to ruszyło. Halo! To ruszyło tam za nami. Dobra, udało nam się to przejść. Tak czy nie? Patrzcie, pyk, pyk i pyk. I trzy bombki sobie wybuchły. Easy. Dobra, w takim razie kolejna przeszkoda to jest kolejny właśnie młot, który nam się bez problemu udaje przejść. Naprawdę, myślałem, że te mapki z późniejszych etapów w tej grze będą trudniejsze. A tak sobie po prostu je przechodzimy, jakby nigdy nie... Dobra, chyba to za wcześnie powiedziałem. Tak, dosłownie to za wcześnie powiedziałem, bo w tym momencie umieramy. Chociaż nie, na razie idziemy sobie. Ja to jeszcze przejdę, zobaczycie. Ja to jeszcze przejdę bez pomocy nóg. Chyba. Zobaczymy, czy nam się to uda przejść. Wow, udało nam się, okej. Okay. Lecimy sobie w takim razie dalej. Dobra, nie udało się, ale powiem wam, że nawet daleko zaszedłem bez nóg. Więc dajemy sobie restart i kontynuujemy sobie przechodzenie tej oto mapeczki. Dobra, pierwsze w takim razie piły, które na początku już nas rozwalają. Super, restart. Okej, trzeba się w takim razie teraz skupić tutaj. Co ty robisz, debilu? Bez kitu, Bartek. Zastanów się nad swoim życiem. Na spokojnie to przechodź. Dobra, myk. Jak ja to przyszedłem za pierwszym razem, że mi się to udało, naprawdę. Da fuck ta gra? Okej. Okay. Cyk. I cyk. Boże, to sterowanie czasem po prostu jest takie nieintuicyjne, bo klikam, żeby ten gościu skakał, a on po prostu sobie dalej idzie, nie? Ale dobra, jeszcze raz, na spokojnie, Bartku, na spokojnie, dasz radę. O, dobra, udało się, nice. W takim razie teraz wiatraczek. Whee! Okej, teraz trzeba uciec przed tymi bombkami, które chcą nas usilnie zabawić, tak powiem, do wysadzenia.
Po prostu, żeby było wybuchowe na dobrą sprawę. Okej, lecimy dalej w takim razie. Cyk. Dobra, dało radę, nice. Teraz beczka. Okej, beczka już za nami jest, więc w takim razie lecimy sobie dalej. O Jezus. Zapomniałem o tym. Zapomniałem, że to jest to. Kurczę, dobra. Ale damy chyba radę, chyba. Dobra, olać tą gwiazdkę, trudno. Trzeba jakoś tą mapkę przejść. Dobra, mamy w takim razie młot, czy tam topór, jak zwał, tak zwał. Dobra, szybko! Szybko! Nice, udało się. Dobra, teraz szybko przez ten mostek. Szybko! Nie! Dobra, super. Powiem wam, że naprawdę... No ta mapka jest łatwa, aczkolwiek ja jestem po prostu debilem, który nie potrafi to przejść, naprawdę. Dobra, jeszcze raz. Dobra, teraz w takim razie ten mostek tylko przejść i już jest... Dobra, udało się nam się, nice. Aczkolwiek raczej chyba tę gwiazdkę już nie zgarnę. Dobra, olać ją. Mamy jedną gwiazdkę, więc nie jest źle. Okej, mamy w takim razie armatkę, którą prawdopodobnie by się przydało przejść w ten sposób. Dobra, mamy metę. Udało nam się za którymś razem to przejść. Wynik może nie jest najlepszy, ale liczy się to, że nam się po prostu udało ukończyć sobie tą mapkę. Więc w takim razie dajemy sobie kontynuuj. I lecimy sobie, proszę Państwa, z mapką numer 11. Okej, na sam start wita nas wesoła piła, która chce nas po prostu zmiażdżyć, albo nam zmiażdżyć nogi, jak zwał, tak zwał. Więc cyk. No i jej się to udało, na dobrą sprawę. Dobra, restart i jeszcze raz. Cyk. No i jestem po prostu słaby dzisiaj, naprawdę, jestem słabym graczem tej. Cyk. Dobra, udało nam się. Mamy coś na zasadzie... huśtawki takiej, tak? Która musimy sobie skoczyć na nią, żeby uniknąć tych min. Dobra, udało się. I teraz co? Dobra, winda, nice. Łoty, panie, ale dostałem teraz. Teraz się normalnie poczułem, jakby mnie Mike Tyson uderzył w twarz. Bez kitu. To mi naprawdę musiało boleć. Ale dobra, mniejsza z tym. Mamy wózek, dobrze. Cyk. Łoty, nie! Aha, naprawdę? Chyba nam wózek uciekł. No dobra, trudno. Cyk. I po prostu się powtarza sytuacja z wózkiem bodajże z pierwszego odcinka, gdzie również chyba tam kilka ogólnie prób mi zajęło przejście właśnie przeszkody przy pomocy wózka, tak? Jak to teraz będzie, zobaczymy za chwilę. Miejmy nadzieję, że nam się to uda zrobić no w miarę szybko. Aczkolwiek z takim podejściem do tej rundy to... Nie wróżę tej grze zbyt dobrze, temu odcinkowi również, ale no, jakoś trudno, tak? Dobra, teraz proszę Państwa leci totalny speedrun. Miejmy nadzieję, że nam się to uda. Ała! Chciałem zgarnąć tylko gwiazdkę pięścią, halo! To naprawdę nie było miłe z Twojej strony. To bolało. Dobra, lecimy. Mamy wózek. Nice, nice. Teraz tylko się nie wydupić. Mamy to, nice. Udało się. Super. Co my tu w takim razie tutaj mamy? Aha, mamy windę, która nas kieruje prawdopodobnie w dół, z tego co już widzę. Okej. O Jezus. Ała, straciłem nogi. I głowę też. Super. Naprawdę dzisiaj jest chyba taki rak, że to się w pale nie mieści. Ale no trudno. No trudno się mówi. W takim razie... No, kontynuujemy sobie tą zabawę, tak? No dobra, w takim razie kontynuujemy sobie od tego momentu, od tych wind całych. Miejmy nadzieję, że w tym momencie nam się to uda zrobić. Okej, udało się, więc w takim razie lecimy sobie dalej właśnie z tą mapeczką. Co to jest? To jest jakiś nóż. Aczkolwiek ten nóż jakoś... Nie, dobra, nie chcę nawet próbować. Naprawdę. Aha, teraz się musimy chwycić tego dziwnego drążka. No, to nieźle. I cyk. Okej, mamy to. Podciągaj się. Nie! Na bardzo się podciągnął. X fucking D. Naprawdę. X fucking D. Dobra, jeszcze raz. Próba kolejna. Cyk. Teraz to po prostu robię na takim speedrunie, że to jest masakra, nie? Patrzcie, patrzcie. Patrzcie, jak to robi prawdziwy profesjonalista właśnie w tej grze. I cyk, ała. Dostałem, halo. Okej, cyk. Normalnie za pierwszym podejściem teraz to wszystko robię, nie? Patrzcie.
Patrzcie, patrzcie, jak to robi prawdziwy mistrz. I cyk. Normalnie szybki bonzo jestem, ty. Szybki bonzo atakuje. Ale policja, nie ma przede mną równych. Dobra, w takim razie kontynuacja tam, gdzie zraczyliśmy troszeczkę. Tylko się teraz nie puść, proszę cię. Teraz się tylko nie puść, głupio, błagam. Kolego, ty mój. Dobra. I cyk. Wow, ale on to zrobił pięknie, okej. Okay. Udało nam się, więc kontynuujemy sobie przechodzenie tej oto mapeczki. Cyk, cyk, cyk. I map, i runda skończona, nice. Jedna gwiazdka. 13900 ogólnie punktów, więc lecimy sobie z kolejną mapeczką. Level, proszę państwa, 12. I aż się boję, co nas tutaj, proszę państwa, czeka, bo po dwóch mapkach, no nie jestem zbyt dobrze nastawiony ogólnie na kolejną mapeczkę, ale myślę, że chyba nam się to... Ała, ale dostałem w ryj. Chyba nam się to uda zrobić, nie? Ale lecimy dalej w takim razie. O Jezus, jak mam to przejść? Aha, dobra. Bo to się chowa, spoko. Dobra, teraz, szybko, szybko, szybko. Nice. Dobra, po schodkach na górę. Wow. Zacisk śmierci normalnie, bez kitu. Ale to nie dla nas, jesteśmy za dobrzy w tą grę, proszę państwa. O. O Jezus, kula. Kula, która nas zmiażdżyła. Przypominam teledysk Miley Cyrus. Ale dobra, kontynuujemy w takim razie przechodzenie levela 12. Cyk, ała, dostałem głowę. Piłka mnie tutaj zmasakrowała mi mordę, ała. Dobra. Szybko, szybko, szybko. Dobra, udało się, na speedrunie teraz. I cyk. I cyk, gwiazdeczka. O Jezus. Dobra, żyję, przeżyłem to. Ogólnie troszeczkę mam siniaków, ale dalej żyję. Więc... O tyle dobrze, okej, okay, chodźcie kulo. Dobra, mamy kuleczkę za sobą. Cyk. Teraz co nas czeka, oprócz gwiazdki? Dobra, mamy gwiazdkę numer 2. Teraz co nas czeka jeszcze? Na razie nic takiego się tutaj nie dzieje ciekawego. Oprócz tej wielkiej skały, która je prawdopodobnie za chwilę się na nas rzuci, nie? Gadłem? Zgadłem, oczywiście. Ty pikal, aha, to jeszcze ściana się ogólnie... Aha. Okej. Okay. Tego nie przewidziałem. Myślałem ogólnie, że tylko ta skała, że tak powiem, będzie się starała nas zmiażdżyć. Ale nie spodziewałem się jeszcze sufitu, który będzie chciał nas również pozbawić ogólnie kończyn, prawda? Ale okej, okay. W takim razie restart i lecimy sobie z kolejną próbą wykonania tego zadania naszego, czyli po prostu przejście tej oto mapki. Dobra, pika się toczy i po ryju. Ała. Po raz kolejny dostałem w ryj. No, zdarza się, prawda? Prawdopodobnie za dzieciaka również, jak graliście w piłkę, to nieraz dostawaliście w twarz, więc no, ała. Więc prawdopodobnie... Ale chyba nigdy nie dostaliście, kurczę, tą strzałą po ryju i w kolano. Ale no, można. W tej grze po prostu można wszystko, prawda? Odkrywamy nowe sposoby, jak sobie zniszczyć ogólnie twarz oraz zniszczyć zdrowie na dobrą sprawę. Można tak powiedzieć. To jest taki symulator niszczenia sobie zdrowia. O, dokładnie tak to można nazwać. Okej. Okay. Ale ogólnie żadnej kończyny sobie nie straciliśmy, więc o tyle dobrze, nie? Więc myk. Okej. Okay. Cyk. Gwiazdeczkę sobie zbieramy. Tutaj chyba już nic nie było oprócz tego, prawda? Dobra. Go, 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 go. Na kolana. Dobra, mamy to. Nice. Udało nam się. Więc cyk. I runda ukończona. I proszę państwa, w tym odcinku to by było na tyle z tego względu, że jak za chwilę zobaczycie, kolejna mapa jest niestety już tylko i wyłącznie premium. Ja sobie to premium kupię, bo widzę, że ta seria naprawdę się fajnie przyjęła. Więc w takim razie nie martwcie się, poziom 13 wam zaprezentuję. Aczkolwiek teraz taka mała prośba do was, ponieważ kupię sobie również konto premium, odblokują mi się nowi herosi, tak? Więc w takim razie możecie sobie pisać w komentarzach pod filmem, jakiego kolejnego herosa chcielibyście ogólnie zobaczyć. W tym momencie właśnie wam prezentuję następujących herosów.
No w takim razie wybierajcie sobie, jakiego herosa chcecie zobaczyć na mapkę numer 13. A my w tym momencie sobie kończymy ten jakże piękny i morderczy odcineczek. Więc w takim razie, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie tradycyjnie łapkę w górę, komentarze właśnie pod filmem oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to spoko być na bieżąco z materiałami. Ja się będę z wami pomalusieńku żegnał, do następnych odcinków i trzymajcie się, cześć, pa pa!